Witamy serdecznie, bardzo dziękujemy panu prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi za nominację do tego wydarzenia. Wydarzenia z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, pokazującego, że takie osoby są wśród nas, że są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. I właśnie z tej okazji założyliśmy dzisiaj po dwie różne skarpetki. Warto jeszcze przypomnieć, że Światowy Dzień Zespołu Downa to 21 marca, zatem warto tego dnia pomyśleć o tej chorobie i warto pomyśleć o tym środowisku i działaniach, które możemy robić właśnie na rzecz osób z zespołem Downa. Jako wyzwani przez prezydenta korzystamy z przywileju wyzwania kolejnych osób i myślimy, że podoła temu wyzwaniu, chcielibyśmy to sprawdzić, przewodniczący Rady Miasta Gdyni, pan Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski. 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. W ramach takiego gestu solidarności z tymi ludźmi, w ramach wyczulania wszystkich na wrażliwość w stosunku do tych osób, przyjąłem wyzwanie rzucone przez panów wiceprezydentów. Te dwie różne skarpetki, które dziś założyłem, są takim właśnie symbolem solidarności z tymi ludźmi, znakiem pamięci, wyczulenia na to, że osoby z zespołem Downa są wśród nas, że są osobami specyficznymi, zasługującymi na naszą czułość, uważność i równe traktowanie. Namawiam wszystkich mieszkańców Gdyni do pamiętania o potrzebach tych osób, namawiam do podjęcia tego nietypowego wyzwania, a zachęcam do pokazywania fotografii z różnymi skarpetkami jako znaku naszej solidarności.